Cześć, jestem. I dzisiaj wchodzę w przestrzeń, to chyba było z dwa odcinki do tyłu w przestrzeń 4-5 lat pomiędzy spotkaniem z chłopakiem z Australii a wylotem do Australii, ponieważ na przełomie tego czasu bardzo dużo się działo. Eee, na przełomie tego czasu byłem gejem, nie będąc gejem. A dlaczego wam mówię, że byłem gejem, nie będąc gejem? A no z tego tytułu, no bo przecież nie byłem gejem, miałem rodzinę, miałem dzieci, e, chodziłem do kościoła. Czyli nie byłem gejem, społecznie byłem normalny, niespołecznie byłem nienormalny. Czyli społecznie byłem fajny, bo piłem, bo ćpałem, bo oszukiwałem, bo kłamałem, bo nie byłem sobą, czyli byłem normalny, zarąbista, bardzo fajna, najbardziej. Popierdolona normalność, jakiej kiedykolwiek doświadczyłem. To była normalność nie do zniesienia. Natomiast ta nienormalność, którą nazywamy, e, czekajcie, bo się sam pogubiłem, ta nienormalność w sensie to, kim naprawdę byłem, to, co było prawdziwe, to, kim byłem naprawdę, to to było w chuj zaszufladkowane. Ta przestrzeń nie istniała, tego nie było, bo przecież nie mogło to istnieć w tym normalnym świecie. A co się działo w tym normalnym świecie? A no to się działo, że jak Wam wcześniej wspomniałem, imprezowałem co tydzień, to była jedna wielka libacja, a oprócz tego, jak już wszyscy poszli spać, to ja wtedy sobie siadałem, Otwierałem czerwone wino, a jak wypiłem całą butelkę czerwonego wina, to wtedy wypijałem z 2 do 3 drinków. A drinki moje wyglądały w ten sposób, że wlewałem sobie, jakimś tego typu literatkę, to wlewałem sobie ciu, tyle łyskacza no i troszeczkę coli, żeby to zabarwić. A jeszcze też wam powiem, skąd to przyszło, ponieważ mój przyjaciel opowiedział mi historię, że. Jak poleciał do swojej mamy, jego mama była alkoholiczką. Jak poleciał do swojej mamy, to mama zadała mu pytanie, czy zrobić mu drinka. No i on powiedział: "Dobrze, mamo, no to zrób mi drinka". I mama zrobiła mu drinka, że tak jak wam pokazałem, do takiej literatki wlała tyle alkoholu i dała ciubkę kol. I on się pyta do mamy: "Mama, no co ty robisz?" A ona się na niego spojrzała, ona nie zrozumiała pytania. No i no jak? Co ci zrobiłam drinka? I Ja na wtedy ją oceniłem. No i e, Wyraziłem swoje zdanie, natomiast jak nikt nie widział, to robiłem dokładnie to samo. Robiłem sobie drinka, który miał za zadanie, żeby mnie wyciąć, a tutaj też to nadmieniłem, dlatego że bardzo łatwo jest nam oceniać ludzi, bardzo łatwo jest nam mówić o ludziach, i mi bardzo łatwo to przychodziło, ale tak naprawdę te wszystkie oceny, które ja wygłaszałem, na temat ludzi, to to były moje wewnętrzne, prywatne lęki, z którymi ja sobie nie radziłem, a żeby zamaskować siebie, to łatwiej było mi pokazać to na kimś, niż powiedzieć prawdę o sobie. Wchodząc w ten normalny świat, w którym przecież byłem bardzo fajny, to co się działo w tym normalnym świecie? W tym normalnym świecie przebywałem z dziećmi tak, jak powinno to wyglądać. W sensie byłem z dziećmi każdego dnia, bo po pracy wracałem do domu, spędzałem czas z dziećmi, ale czy ja spędzałem czas z dziećmi? Ja tylko byłem fizycznie, natomiast w żadnej innej postaci nie przebywałem z dziećmi, nawet jak na zewnątrz. Czyli od tamtej strony, ze strony widza, to naprawdę wyglądało fajnie, wyglądało normalnie, bo ja miałem pracę, moja żona miała pracę, samochód, mieszkanie, dzieci. Wow, no wszystko fajnie. Młodzi ludzie dorabiają się, natomiast zobaczcie, jak wyglądało to ze strony widza, a tak naprawdę zobaczcie się, zobaczcie jakie szaleństwa ja przechodziłem w swoim własnym wnętrzu i w, podczas pracy z Ewą ja też zrozumiałem, że nie powinniśmy mówić, że znamy ludzi, bo z zewnątrz wszyscy to, co widzieli, nie miało żadnego, kompletnie żadnego odzwierciedlenia, co działo się. Wewnątrz. No, i ja już jako ten normalny tata, ten zewnętrzny tata, przez te 4 lata byłem, ale tak naprawdę nie było mnie każdego dnia, bo nie mogłem być przez ani jeden dzień, będąc nie sobą, nie mogłem być sobą. A skoro w tamtym okresie, w tamtym czasie nie byłem sobą, to mnie nie było, nieważne jak bardzo się starałem. A i tak i tak teraz już to wiem i teraz mogę to powiedzieć, mogę się do tego przyznać, że w energii, w poczuciu byłem totalnie wycięty, ponieważ musiałem odgrywać tą rolę kogoś, kim nie jestem, czyli grałem mnie siebie tego normalnego. Czy moje dzieci miały jakąkolwiek korzyść z tego? Na tamten czas wydaje mi się, że absolutnie żadną i wcale to nie były fajne relacje jak Teraz sobie na to popatrzę. I dalej idąc w tej całej mojej normalności, miałem taki jeden epizod, że pewnego wieczoru, któregoś kolejnego z ciągu, nawaliłem się do tego stopnia, że. E, a miałem na czwartą rano do pracy. Nawaliłem się do tego stopnia, że po prostu byłem nawalony, bo tutaj nie ma o czym mówić. I rano obudziłem się, bo zaspałem. Poszedłem obudzić Justynę, wyrwałem do góry, poszedłem obudzić Justynę. wie Justyna, zawieź mnie do pracy, ale Justyna wtedy nie chciała mnie zawieźć do pracy, bo powiedziała, że nie zostawię dzieci samych w domu. No to yy, i poprosiłem ją, żeby zamówiła mi taksówkę. No to Justyna powiedziała mi, że jak potrafiłem się napierdolić, to mogę sobie zamówić taksówkę. Oczywiście miała jak najbardziej rację. Natomiast yy, uniosłem się dumą, no bo ja ten normalny tata, ten normalny Łukasz, wziąłem samochód i ruszyłem do pracy. Natomiast przy pierwszym lepszym zakręcie walnąłem w lampę, rozwaliłem samochód, jeszcze próbowałem uciec z miejsca wypadku. Na szczęście potoczyło się inaczej, bo gdybym zwiał z miejsca wypadku, miałbym zupełnie inne zarzuty od policji. Jeszcze próbowałem w to wszystko wciągnąć Justynę, bo chciałem e, zadzwonić do niej. To było blisko domu, pobiegłem do domu, poprosiłem ją o to, żeby ona powiedziała policji, że to ona kierowała na szczęście. Policjant powiedział do Justyny, żeby powiedziała prawdę, bo jeśli nie powie prawdy, to będą zupełnie inne konsekwencje tego typu. I policjant zadał jej bardzo jedno ważne pytanie. Zadał jej pytanie na mamę. Zadał jej pytanie, a kto teraz jest z dziećmi? Bo ja się gdzieś tam kręciłem. Więc w tym momencie, jak jej zadał pytanie, kto teraz jest z dziećmi, to Justyna poczuła, jakie konsekwencje mogą być tego i powiedziała prawdę. Wtedy ja też przyszedłem i powiedziałem prawdę. I to zostało odnotowane w taki sposób, jak ja bym był tam od samego początku. Na tyle fajnego policjanta trafiłem. Ale co się zadziało? Trafiłem do więzienia na 24 godziny. Potem całe konsekwencje z tym związane. W samym sądzie też miałem taką, e, takie fajne zajście, ponieważ e, wtedy odważyłem się na rozprawie sądowej. Powiedzieć prawdę, ale prawdę związaną z tym, że jest to moja wina, opowiedziałem wszystko jak jest i z tego tytułu, że powiedziałem prawdę, to dostałem bardzo małe obciążenie. Ta y, rozprawa działa się w Anglii. A dlaczego Wam to mówię? Opowiadam Wam dlatego, bo jeśli chodzi o prawdę, to to jest najlepsze i prawda zawsze jest najlepsza. Nie namówi mnie nikt do kłamstwa. Ponieważ niejednokrotnie w życiu odkryłem, że idąc w prawdzie dzieją się cuda. I pamiętam jeszcze przed samą rozprawą, siedziałem z przydzielonym z urzędu prawnikiem i powiedziałem mu, że powiem, mu powiem na rozprawie sądowej dokładnie tak jak było. On natomiast mi powiedział, mówi nie mów tak, bo jak powiesz to jeszcze bardziej zdenerwujesz sędzinę. Bo akurat wtedy była sędzina. Ja i tak, i tak podjąłem swoją decyzję, że powiem prawdę. Powiedziałem, skoro wtedy podjąłem taką decyzję, że wsiądę w ten samochód, to teraz podejmuję decyzję i powiem prawdę. On machnął ręką, powiedział: OK, jak chcesz. Poszedłem na tą rozprawę, powiedziałem krok po kroku, jak było, i słuchajcie, co się zadziało. Pani sędzina podziękowała mi za to, że powiedziałem prawdę. Wzięła. Na koszt państwa, jeszcze przypomnę, że sprawa działa się w Anglii, to nie było w Polsce. Sędzina wzięła na koszt państwa odholowanie samochodu, na koszt państwa wzięła naprawienie i wstawienie tej lampy, na koszt Państwa wzięła e, całą, e, na koszt państwa wzięła koszt rozprawy sądowej. Tylko dostałem coś tam do opłacenia, jakieś opłaty urzędowe, i wtedy to chyba było około 48 funtów. Natomiast gdyby tego nie zrobiła, to kosztowało mnie to by ileśnaście tysięcy funtów. Nie pamiętam czy ileśnaście, ale między 6 a 12 tysięcy funtów po przeliczeniu tych wszystkich kosztów. I dzięki temu, że wtedy powiedziałem prawdę, zadziały tak naprawdę się cuda na tej sali, bo potem potem podszedł do mnie ten prawnik, podał mi rękę. Przeprosił mnie i powiedział, że sam nie rozumie, co się zadziało. Najwidoczniej nie mógł tego zrozumieć, natomiast na wtedy ja też nie zrozumiałem, ja się ucieszyłem, ale teraz wiem z tego punktu, w którym siedzę, że co się zadziało, nic innego, jak zadziała się tylko prawda. I na wtedy to mogł, mogło być to dla mnie takie energetyczne uchylenie, że jeśli idziemy i żyjemy w prawdzie to wtedy dzieją się cuda i wtedy życie jest piękne. No ale wracając do tego mojego prawdziwego życia, czyli do tego zakłamanego życia, to ten okres 4-5 lat był jednym z trudniejszych okresów mojego życia, ponieważ każdego dnia żyłem w prawdzie, czyli nie żyłem. A prawda była taka, że żyłem w kłamstwie i tutaj też e, muszę oddać honor i szacunek mojej byłej żonie, mojej najlepszej przyja przyjaciółce Justynie, bo to co Justyna ze mną przeszła, nie biłem jej, e, ale to co Justyna ze mną przeszła, to całe moje odcięcie to co musiała znosić, ten mój cały alkoholizm, ta moja dominacja jej osoby, ponieważ, słuchajcie, też mi to bardzo ułatwiało. Co mi ułatwiało w dominacji? No bo przecież to takie normalne robić imprezy. Ja wtedy jej, jej zadawałem pytania, co Twoi rodzice nie pili, Twoi rodzice nie organizowali imprez, tak samo moi, bo skupiałem się na tym zewnętrznym świecie i skupiałem się na wzorcach, które otrzymałem od Rodziny, i na wzorcach, które tak naprawdę wszędzie dookoła były dla mnie widoczne, bo my tylko powielamy wzorce i ja wtedy też powielałem wzorce, które na wtedy tak naprawdę bardzo mocno pasowały mi do mojej maski, do mojego teatru i do mojej gry. I Justysia, ja już Cię przeprosiłem, ale jeszcze raz publicznie Cię przepraszam i powiem Ci, że jesteś. Niesamowitą osobą o wielkim i pięknym sercu. A to, co ze mnie, to co przeżyłaś ze mną, to powiem ci, że jesteś jedną z większych wojowniczek i silnych kobiet, które w życiu poznałem, jesteś super i bardzo też Ci dziękuję za to, że wytrzymałaś ze mną. Ale wiesz co, jeszcze dziękuję Ci za to, że dzięki Tobie ja przeżyłem ten okres, bo tak naprawdę dzięki Tobie mogłem dojść do tego momentu, do którego doszedłem, bo nawet jak na wtedy czułaś i wiedziałaś, to i tak, i tak, z jakiegoś powodu nie odrzuciłaś mnie, pomimo wszystko, pomimo tego, co przyszliśmy, pomimo tego, ile pieniędzy, nawet Twoich przepiłem, przećpałem, to potrafiłaś mi wybaczyć i jesteś moją przyjaciółką. Sama wiesz, że jeszcze niejednokrotnie mi pomogłaś. I słuchajcie, to jest fajne, to jest prawda o nas, że jak poznamy siebie naprawdę, to wtedy znika lęk i wtedy może być fajnie naprawdę, a nie to porąbane na niby. Justysia, jesteś wielka i wiem, też wiem, że tutaj w tym, co nagrywam, niejednokrotnie dowiesz się rzeczy, o których nigdy w życiu nie słyszałaś i rzeczy, o których nigdy nie wiedziałaś, bo jak wiesz, jak poleciałem wtedy do Ciebie i przyznałem się, to powiedziałem Ci ogólnie, że jestem gejem. I wiem, że czasami może być Ci trudno słyszeć te wszystkie rzeczy. Natomiast też wiem, i Ty wiesz, że mówię prawdę. A nie mówię tej prawdy po to, żeby było trudno, tylko po to, żeby ta cała przestrzeń między nami, tej fikcji, iluzji, uwolniła się. A też czuję, że jak słyszycie to, to wiem, że wszystko można przejść, ze wszystkim można sobie poradzić i można zacząć żyć swoim fajnym, dobrym, prawdziwym życiem. I na dzisiaj skończę to. Justysia, przytulam Cię, jeszcze raz Ci za wszystko dziękuję i idziemy dalej, do przodu, bo życie nie kończy się, życie się zaczyna. Cześć!